Cześć, witajcie, Asasyn08 z tej strony i witam was w kolejnym unboxingu na moim kanale i dziś zapraszam was na odpakowanie gry Hitman Kompletny Pierwszy Sezon. Moi drodzy, dziś premierę ma pudełkowe wydanie tej właśnie gry. Nie jest to taka zwykła edycja, ponieważ jest to edycja w Steelbooku, a jak to wszystko wygląda zaraz się przekonamy, także otwieramy i zobaczmy jak to wygląda w środku. Muszę to zrobić tak, ponieważ z tyłu są wszystkie dane i tak dalej. No i słuchajcie, mamy to. Jest Hitman Steelbook Edition, kompletny pierwszy sezon. Nic nie ma po polsku? Halo, dlaczego? Dlaczego tak jest? Zobaczcie, tak to wszystko wygląda. I tutaj mamy pokazaną całą zawartość. Nie wiem, czy zawsze pudełka będą po angielsku, czy coś. No liczyłem na polskie wydanie. Zobaczymy jak to będzie, jeżeli chodzi o wersję językową. Okej. Pięknie, słuchajcie, obwoluta i mamy Steelbooka. Tak on wygląda, zobaczcie, tutaj mamy postać Hitmana, tutaj mamy tłoczone logo Hitman, zobaczcie. Tak to wszystko pięknie wygląda, fajnie to wszystko się prezentuje, muszę wam przyznać. Hitman, kompletny pierwszy sezon i z tyłu taka oto grafika. Muszę przyznać, że naprawdę wygląda to bardzo, bardzo fajnie. Otwórzmy tego Steelbooka i zobaczmy co jest w środku. Chociaż czekajcie, może najpierw otworzę sobie tutaj, żeby zobaczyć czy są klucze na wierzchu. Dokładnie tak, słuchajcie, są klucze na wierzchu. Także sobie odkładamy i teraz pokażę wam całego Steelbooka. Mamy jak widzicie kilka płyt. Czekajcie, wyjmę je, żeby zobaczyć czy jest jakaś fajna grafika. Coś tam słuchajcie jest. Tak to wygląda. Tutaj mamy postać Agenta 47, mam nadzieję, że to widać. Tutaj nic nie ma, a sam Steelbook po rozłożeniu wygląda tak, także naprawdę bardzo fajnie. I teraz słuchajcie płyty, trochę tych płyt mamy, mianowicie mamy tak. Tutaj mamy pierwszą płytę, jest ona w kopercie, następnie mamy płytę numer 2, numer 3 i numer 4. Ponadto mamy oczywiście jeszcze papierkologię. Na tej kartce mamy instrukcję. Tak słuchajcie, to jest właśnie instrukcja w dzisiejszych czasach. Kolejna kartka przedstawia kod Steam do aktywacji tej właśnie gry, natomiast z tyłu mamy informację o dodatkowym cyfrowym kontencie i w skład tego kontentu wchodzą następujące rzeczy. 3 bonusowe misje, Requiem Pack z Blood Money, oryginalny soundtrack oraz Making of Hitman. Także tak to wszystko wygląda, odkładamy tą karteczkę sobie na bok. No i ostatnia kartka to kartka z rejestracją produktu i tam mamy niżej kod. No i cóż moi drodzy, to tyle jeżeli chodzi o ten unboxing. Także cóż moi drodzy, to tyle jeżeli chodzi o ten unboxing, mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Napiszcie komentarz jak wam się podobało i napiszcie czy wy również kupiliście tego Hitmana. Dopiszcie również w komentarzu czy graliście właśnie w tego Hitmana. Aha, jeżeli byście pytali ile za tą grę zapłaciłem, to już wam pokazuję paragon. Grę kupiłem w sklepie konsoleigry.pl i tak jak widzicie tyle właśnie zapłaciłem łącznie z kosztem przesyłki. Czy to drogo, czy to tanio zostawiam do waszej interpretacji. Oczywiście cyfrową wersję można kupić dużo taniej, ale jednak pudełkowe wydanie to jest to. Jeszcze raz dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia w kolejnych materiałach i cześć!